2 października czcimy świętych aniołów stróżów. Jest to również dzień wspomnienia świętego Teofila, mnicha. Martyrologium rzymskie pod datą dzisiejszą upamiętnia bowiem bułgarskiego mnicha świętego Teofila, który za obronę świętych obrazów został okrutnie chłostany i zesłany na wygnanie przez cesarza Leona Izaurejczyka. Imię Teofila należy do najpiękniejszych i oznacza przyjaciel Boga. Dlatego w kalendarzu chrześcijańskim wielu jest świętych i błogosławionych o tym imieniu. Dzisiejszy patron jest nie tylko przyjacielem Boga, ale także przyjacielem sztuki. Oczywiście chodzi o sztukę sakralną, która w VIII wieku na mocy dekretu wspomnianego cesarza bizantyjskiego Leona III Izaurejczyka była zagrożona całkowitym zniszczeniem. Teofilowi przyszło żyć w czasach tzw. ikonoklazmu, które w języku polskim można nazwać obrazoburstwem. Obawa o to, że sztuka chrześcijańska może wywołać nowe bałwochwalstwo, wielokrotnie doprowadzała niektórych biskupów do ograniczenia czci oddawanej świętym obrazom. Ale już papież, święty Grzegorz Wielki, w swoim pięknym i cennym liście ostrzegł przed nadmierną gorliwością ze strony tych, którzy, aby uniknąć powrotu do bałwochwalstwa, rozpoczęli walkę z obrazami zdobiącymi ściany kościołów. Z ojcowską troską widział w sztuce sakralnej sposób nauczania i budowania ludu chrześcijańskiego, który nie jest w stanie posiadać ani czytać książek. Tymczasem na dworze cesarskim w Konstantynopolu pod wpływem kultury arabskiej niektórzy intelektualiści z cesarskiego uniwersytetu skłonili Leona III Izaurejczyka do rozpoczęcia prześladowania i niszczenia sztuki religijnej. Jako pierwszy akt przeciwko wizerunkom świętym w roku 726 cesarz nakazał zburzyć posąg Chrystusa, który znajdował się w atrium pałacu cesarskiego. Patriarcha Konstantynopola, święty German I, przeciwstawił się edyktowi cesarskiemu i w tej sprawie napisał do Rzymu. Papież, święty Grzegorz II, natychmiast potępił ikonoklazm. Niektórzy biskupi ze wschodu, zamiast słuchać papieża, okazali szacunek edyktom cesarskim. Mimo to wszyscy mnisi pozostali wierni nauczaniu papieża i przeciwstawili się cesarzowi. Wynikało to nie tylko z ich ducha posłuszeństwa, ale także z faktu, że żyjąc w bliskim kontakcie z ludźmi, znali ich potrzeby i uczucia. Sztuka sakralna była wówczas wielką pomocą w ewangelizacji. Stanowiła rodzaj głoszenia Słowa Bożego poprzez obrazy, które każdy mógł zrozumieć i zapamiętać. Dlatego mnisi zakwestionowali rozkazy cesarza, odmawiając zniszczenia ikon i innych świętych obrazów. Z tej to przyczyny mnisi byli więzieni, wygnani, cierpieli prześladowania i tortury. Wielu odcięto uszy, innym odcięto nos, a jeszcze innym język. Ktoś został oślepiony, ktoś inny został okaleczony. Cierpieli niemal wszyscy. W najlepszym przypadku mnichom podpalano ich długie brody. Święty Teofil, którego zasługi dla wiary i sztuki są do dziś pamiętane, został chłostany i zamknięty w więzieniu. W końcu został zesłany na wygnanie i tam też zmarł. Te cierpienia nie przyniosły mu hańby, ale chwałę ołtarzy. Hańbą okryli się jego oprawcy. Ikonoklazm został potępiony na kolejnym soborze powszechnym w Nicei w roku 787. Ikony i inne wizerunki święte powróciły do świątyń dla duchowego i intelektualnego wzrostu wiernych. Niemałą zasługę na tym polu miał święty Teofil, którego dziś wspomina martyrologium rzymskie. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty nam dajesz nowe dowody swojej miłości, gdy pozwalasz świętym uczestniczyć w Twojej chwale. Spraw, aby ich modlitwa i przykłady pobudziły nas do wiernego naśladowania Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christ.